No, Praga była, fakt, że naprawdę było wesoło, ale i strach było chodzić. Aha. Było strach chodzić, bo dlatego, że tutaj Brzeska, to wieczorem to każdy bał się iść, nawet tam do szpitala chodzić. Pielęgniarki ochronę sobie brali, żeby mogli wyjść do domu, wracać z pracy, jak z drugiej zmiany. No, ja to bym chciała, żeby te stare domy albo zburzyć, albo ich wyremontować, żeby to było jakoś tak, żeby te ludzie się nie męczyli, jak niektórzy nie mają centralnego, nie mają gazu, nie mają toalety w mieszkaniu, no to mają ciężkie warunki, rzeczywiście. No mi się zdaje, że Praga się zmieni, że tak poprzeplatają trochę te takie szumowiny z ludźmi takimi jakimiś kulturalnymi. No.